Siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Kamil. Zapraszam na kolejny O nie, nowiutki, moja droga się świeżutki zapadła. odcineczek z Misa z God of War'a. pieskiem, jak się do niej dostać? Młodziutki, zaraz coś Raczej nie razem. wymyślimy. Tak jak zawsze na początku przypominam, strumyki częściej na Twitchu, zapraszam. Oprócz tego sklep mam na Discordzie, jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnem jakiegokolwiek tytułu, myślę, że jesteśmy w stanie zawsze zaoferować jedną z najniższych cen w ogóle na rynku, zdanie niż w sklepach, także zerknijcie, wszystko w opisie macie, odnośniki do Discorda, jak i do Twitcha. Dobra, młody, Co dawaj. tam jest napisane? Gdy sam czas obraca się w niwecz, ścieżka naprzód wiedzie wstecz. Wstecz? Do tyłu? Te symbole, pory roku? Tak, ale kolejność jest pomieszana. Nie powinno być zima, wiosna, lato, jesień? Czemu zaczynać od zimy? Tak było w pieśni, którą znam od mamy. O, też ją znam. Zima! Cicho, głowo. Muzyki też nie lubi. Trudno. Okej. I tu zmieniamy na zimę. Tyk, zimka. Teraz wiosna, to co to będzie wiosna? Jakiś. Kwiatuszek to będzie wiosna. To jesień to będzie listek. Znaczy, czekajcie, najpierw lato i potem jesień. Narysuj. Wetr, war, sumar, haust. No i pięknie. Nie działa, ale taka była kolejność w pieśni mamy. Miała być zima, wiosna, lato, jesień według pieśni, ta. A tu coś mogę. Licznie nie mogę. Dobra, zróbmy normalnie jak jest, czyli wiosna. Lato. Spokojnie, spokojnie. Jesień. Kurde, gdzie to jest? To jest, nie ma jesieni? Trzeba przeminować. Dobra, czyli zrobimy tak. Tu będzie zima. Zima, wiosna, lato i tu jesień. No dobra. Po prostu odwrotnie miało być. Atreusie, to słowo. Thola, to znaczy wytrwać. Wypróbuję. Thola. Świetnie, chłopcze. No nieźle, nieźle. Napisz jeszcze raz. Pisz dalej. Dawaj. Milion razy wola pisz. Za jak to karę. możliwe? Moim zdaniem to magia czasu. Niebezpieczne zaklęcia, z którymi grali niegdyś wanowie. Zatrzymywanie czasu. Co ciekawe, lubował się tym sam Njord. I grali? Już tego nie robią? Okazało się, że można w ten sposób zatrzymać bieg słońca i księżyca po niebie, ale nie działa to na wilki, które je ścigają, pragnąc zatopić w nich kły. W końcu wanowie uznali, że czas zostawić czas w spokoju. To jest Nie mogę tam się dostać! Kurde, jak dużo obrażeń już szybkie ciosy zadają. No, albo oni są bardzo słabi. O, dobra. Trafiła kosa na kamień, nie?
Wracaj do pisania, zanim podłoga się zapadnie. Pisz, pisz, mody. Pisz szybciutko tam. Nie? Ty, wszystko mi zleciało? No nie, nie zdążyłem podnieść. Dobra, na szczęście obrażeń jakichś mocnych nie dostałem, więc... Nie, o, dobra. Chodź tu. Dawaj, dawaj, synek. Rób tam, co musisz, a nie. Dawaj. A ja pozbieram wszystko, co mogę. Dobra, nie zdążyłem znowu. Kurde, ile walki na start, to lubię. Dawać kolejny, oho. O ty! Kurde, jak mi wybuchło na twarzy. Nie? Dobra, żegnamy. O ty! Co jest? Wynocha mi stąd. I twoja winda. Co tu się dzieje? Nie. Dobra, chodź, synu. Kurde! No nie wierzę! No nie mów mi, że wszystko od nowa. Ja pierdziele, no. Jak ja nie znoszę tak, kurde, powtarzać. Cholera jasna. No kurde, wszystko od początku. A nie, nie od początku. Nie. Mogę już ruszać. Kolejna fala po lewej. Dobra, szybciej, bo nie ma czasu. Wynocha. Kolejny. Wynocha. Wynocha. Wynocha wszyscy. Który tu jeszcze? Ten. Yeah.
Chodź tu. Jesteśmy prawie na szczycie. Prawie? Dawaj, młody, pisz tam te swoje magiczne słowa. Szkurdy. Dobra, udało się. Na szczęście nie wszystko musiałem powtarzać. Ej, młody, ale strzelaj. Ojcze! Misa spadła! Spadamy! Druma! Druma! No dawaj, 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 dawaj. Trafię to! Dobra, mamy to. Lecimy na górę. Cholerka jasna. Okej. Gdzie my teraz jesteśmy? Dobra robota. Dzięki. Nie twoja. Tak sobie żartuję, ty ponurasie. Ponurasie, ty. W sumie to by do niego pasowało, nie? Śmieszkiem to nie jest. Ale dobra. Jak to oswobodzimy? Popchniemy. Ale... Zaufaj mi. Gotowy? Zaprzyj się i pchaj z całej siły. Tak jest. Dawaj, młody, wiem, że dasz radę. I ta główka przy pasie przypięta. Idziemy. No dawać jeszcze, skur. Dobra, ja. Jak tam zejdziemy? Skoczymy. Naprawdę? Chodź. Naprawdę? Nie panikuj. Czemu miałbym? Trzymaj się! Jesteś jebnięty, wiesz o tym. Jesteś cały. Jesteś jebnięty. Ruszamy dalej. Kurde, ale ta gierka jest po prostu takie sztosidło. Wszystko mi się tu w niej podoba. Nawet to, że muszę powtarzać. Co tym razem? Czubek Duta! Jedno trzeba mu przyznać, ma talent do siania zniszczenia. Pamiętaj o tym, głowo. Mam to na uwadze. Głowo. Dobra, cyk. Idziemy dalej. No cóż my tu mamy? A jak tam mogę dotrzeć na dół? Chyba bardzo chętnie. Bym tam sobie strzelił. Tak. Jak tam zejść na dół? O, tu się dzieje, co za przyciągi? Dobra. O, dobra, już widzę. Tędy sobie przejdziemy w prawo. Tam sobie przeskoczymy, cyk, i jesteśmy. Dobra. Teraz. Coś fajnego znaleźliśmy? Tylko twardo stal. Dobra, niech będzie, no. Co to za potworaki tam, co? Co tam się dzieje? To zdrówko raczej nie przypadkiem tu jest, nie? To ci od Baldura. Czy wszystko tu zrobiłem? Jego kuzyni? Ano, Magni i Modi, synowie Thora. Mama mawiała, że asowie to najgorsi z bogów, a Thor to najgorszy z asów. Pewnie jest też okropnym ojcem.
Nie są już dziećmi, nic ich nie usprawiedliwia. A co będzie z Sindrim? Nawet go nie zauważę. Kurde, mogłem to zrówko podnieść w sumie. Myślałem, że tam coś się będzie działo. Ale jednak nie było żadnej walki. Co jest, epoka lodowcowa? Aj, wielka sala jadalna, słynna w całym Midgardzie. Pamiętam, że wisiał nad nią taki ogromny kandelabr. A to żywioł. Byłbyś chory, gdybyś tego nie zniszczył, co? Co byłbyś chory, cichutko? O ile pamiętam, tron Jarla znajdował się po drugiej stronie tej lodowej ściany. To jest. Tego nie podniosłem, to co to było. Dobra. Tutaj coś jest? Tam wejść nie mogę. Co ja mogę zrobić z tym? Okej. Co by tu rzucić? Jak rzucę tak, to coś mi to da? Owszem, da mi paru przeciwników. Kurde. Dobre to jest. Wybacz, jeszcze chwila. O, siebie podrapaliście? Gotowy do akcji. O ty. Cię. Ten jest jakiś porąbany. Kurde, jakieś zdrówko by się przydało. Nie! Za tobą, uważaj! Nie, kurwa! Ratuj, młody, ratuj! Ja pierdzielę! No tak, fajnie, że ledwo wstałem. Odsuń się, ty! Dawaj, młody, strzelaj do niego, strzelaj. Kurde, co tu się dzieje? Uzupełnijmy wszystko jak jest, no. A tu jeszcze, dajmy sobie więcej wrogów, bo tu było za mało. No. Dawaj, kolejny. O, dobra. Król skałobrody. Okej. Nie jestem gotowy. Tu
kurde, jeszcze wilki, no nie wierzę. Albo jeden wilk. Nie? Dawaj, strzelaj do niego, młody. Powiedziałeś, że możesz strzelać. Dobra. No i co się drzesz? No i co się drzesz? Ty zaraz, tutaj. Mogę wziąć ten amulet od mrozu, ale kto by pomyślał, że tak wiele ich będzie. Chyba będę musiał to zmienić. Dać sobie amulet. Strzelaj, młody, dawaj. Dobra, mamy to. Cyk, por. Król jakim? Już nie pamiętam nawet. Tak, mi to żaden król. No dobra. Młody, porobiłeś wodeczki? Ucz się, na przyszłość będziesz. Ale się tam nie dostaniemy. Pędzące dziki, runiczne przywołanie, przywołuje 100 do pędzących. O. Brzmi to dosyć mocno. Ogłuszenie 4, obrażenie 2. Nie, dobra, zostańmy przy wilkach. Dobra, jestem gotowy na kolejną. Już nie wiadomo, co wyskoczy stamtąd. Ale niech będzie. Za tobą. O ty. To tu się dzieje. Czysty strzał do mnie. Nie. Dobra, wskakujemy, jedziemy na nim. O, to on najbardziej. Gdzie te wszystkie? Chodźcie tu. Nie uciekaj. Dobra. Fajnie się na nim jeździło. O, dobra, dobra, dobra. Uważaj!
Dobra, kończymy go. Kończymy. Tak jest. I do gleby. Ale to skurde, po prostu satysfakcjonujące. A co my tu mieliśmy? A weźmiemy, tu wzrówko. Coś jeszcze? No i pięknie, gra gitarka. Okej, czy my tu wszystko sobie zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić? Chyba tak. Dobra, to wbijamy na górę. No i moi drodzy, zbliżamy się do końca odcinka. Już widzę, że prawie pół godziny mamy. O, siema. W oczekiwaniu na ten koniec przed nami. Korony. Co przed nami? Widzisz, chłopcze? Nic mu nie jest. Uznałem za stosowne oddalić się, gdy zjawili się durni synowie Thor. A to zawsze jest wszędzie, nie? A jak bym zrobił teraz tak? Mówię poważnie. Poszedł na moim... Zanim do niego podejdę, ja bym jeszcze sobie wziął na chwileczkę jedną rzecz. Mogę to zaskoczyć? Nie mogę. Kryształ sobie wezmę, bo widzę, że tam jest skrzynia, która wymaga tego kryształu. Także zabierzemy sobie kryształik, cyk, i lecimy teraz na górę. Dobra. Tu sprint. Co to w ogóle tam ze sobą gada? Do tego zaraz podejdziemy. Mamy coś. Fragment pancerza? O, mam nadzieję, że tak. O, właśnie, o to mi chodziło. No i dobra. Tu weźmiemy sobie jakąś rzecz. A oczywiście, jak zwykle, to była ta stal. Dobra, Sindri, chodź. Podzielujemy troszeczkę. Co? Co ty na to? A co masz nam w ogóle do powiedzenia? Nic zrobię, nie masz? Co, tylko wam trzeba. Co, jak ja bym cię poprosił, żebyś na przykład... Co może, nie wiem, stworzenia... Ulepsz. Możesz pona ulepszyć, co? Dobra, cyk, szpon ulepszony. Dobra, go nie ulepszałem w sumie, nie wiem, czy go kiedykolwiek ulepszałem. Znaczy przetki, ja nie mam nic tutaj. Nie mam. Sprzedaż, sprzedaj. Dobra, to sprzedamy. To sprzedamy. Zaklęć to na razie, nic nie sprzedajmy. W rzemiośle. No to też szkoda troszeczkę. To też szkoda i to też szkoda. Tego nie będziemy dawać tu. Nie chcę nic kupować, ale ulepszyć bym chciał coś. Lewiatana. A, nie mam różnego pomienia. Dobra. A tutaj coś możemy zrobić? Nie jest to takie drogie. A, ulepszmy. Dobra. O co chodziło? O, wędrowcy. Paskudni. Cuchnący. Pokryci bogowie tylko wiedzą czym. Ale pancerz przepiękny. Spróbujmy zrobić z niego coś bardziej higienicznego, co? Jakie znowu higienicznego? Co ty tam wygadujesz, gościu? Pilnujcie się nawzajem w tym magazynie. Młody, mogę cię podrzucić? Nie mogę cię podrzucić. Dobra, to jedziemy tędy. Okej. Wiecie co? Zakończymy sobie tutaj, tak jak mówiłem. Już będziemy mogli zaraz zbliżyć się do miejsca, do którego właśnie dążyliśmy. Także ja dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczonka, na razie, pa pa.